Moi drodzy, na serwerze dzieje się bardzo, bardzo źle. Mianowicie w środę o godzinie 19 odbyła się wielka wojna. I wiecie, ja generalnie mówiłem, że cały czas chcę być neutralny. Aczkolwiek, wiecie, wojna, czyli klepa. A ja lubię się klepać, więc generalnie dzisiaj być może w tym materiale podejmę decyzję. Gadałem już dzisiaj z Mandziem. Mandzio niestety nie dał mi żadnego konkretnego argumentu. Też nie nagrywałem tego. Aczkolwiek czeka mnie właśnie rozmowa z Hidroxem i Jaworem. I dzisiaj wydaje mi się, że pobejtujemy ich trochę. Aczkolwiek będę chciał też mimo wszystko podjąć jakąś decyzję wstępną, której im nie powiem, ale powiem wam. I oni zobaczą dopiero ją na filmie, który wlatuje teraz, czy na tym filmie. No i co, moi drodzy, to tyle, co chciałem powiedzieć. Wysubskrybujcie ten kanał, jak jesteście nowi, dziękuję za 600. I dziękuję za każdą nową subskrypcję, bo lecimy po 700, może nam się uda w milion wbić do 2050 roku. A ja już nie gadam, się odmotywuję i będę rozmawiał z chłopakami. Witam. Elo. Elo. Tylko teraz nie ma tego świętego zarządcy tutaj, poczekaj. A to super. Hej, Kanekse. Hej, witam, jest hej, hej. Kanekse, gdzie ty jesteś? Dobra, moi drodzy, ja was zapraszam na ucztę. Do mnie do domu, tak, na obiad zapraszam. Na obiad. Tak, żeby Jawor nie jadł tyle tych Big Maców, dam ci po prostu dobrą drobiowinę. Drobiowinę, ja jestem święty. Drobiowinę, Boże. dobra. A drobiowinę dostaniesz, tak. Jawor, ty masz książki? Oczywiście. Dobra, bo Nexy dzisiaj mam nadzieję, tam się będzie wpisywał, więc jakby fajnie, jakbyśmy ją mieli. Mam nadzieję. No, mam nadzieję. Dobra, proszę tu wejść. Tak. Wy możecie. Zapraszam. Tutaj. To już można wejść zobaczyć? Nie, no nie można, ale wchodzisz tylko tutaj i nie idziesz nigdzie indziej. Powiem ci tak. Już wybijam. Zamek przy tym to jest. Zobacz, jak tam się czujesz tak niedomowa, a tu masz taką domową. Czekaj, Jawor, tylko błagam, nie stawaj na stół, bo Inar wymyślił w ogóle jakiś tip ze 100 tysięcy. I patrz, to wygląda, jakbyś miał w tym momencie podane, nie wiem, co to jest, cielęcina. Ty, ale jak to wygląda? Sztos, nie? Oj, no. Bez ramki. Tylko nie naciskajcie na to, bo się potem baguje. Hej, Kanekse. Hej, witam. Przyjacielu, powiem tak. Czas się kończy, Nexe. Czas się kończy. A możecie zdjąć buty i w ogóle ten... Przepraszam. Jasne, że tak. Oczywiście. Nexe, trzymaj. Nie przyszedłem z pustymi rękoma, żebyś wiedział. O, jasne. Mam, nie? Bo... Dziękuję, ja zaraz wrócę pewnie, tylko wrzucę... No, super. Nie, sekunda, dosłownie. Po prostu mam pełen ekipunek, wiesz jak jest. Pewnie. Struk, stanąłeś na płytkę. Jak stanąłem? Nie stanąłem na nic. Drugo ci płytko. O Boże, dobra, czekaj, to idę tu. No znowu stanąłeś. Sorry. Spoko, ja mogę naprawić, o, zepsułem. Ale teraz nic nie zrobiłem. No bo ja teraz ja nacisnąłem, ona mruga, jak na nią ustaniesz, patrz. Dobra. Pyk, no i naciśnij na drewno. O. Dobra, panowie. Nexe, przyjacielu, czas się kończy. W środę o 19 zaczyna się wojna. We wtorek o godzinie 21 oficjalne przedstawienie drużyn i wtedy nie ma już żadnych odwrotów, Nexe. Dobrze, rozumiem. Powiem tak, Nexe. Tak? Mamy książkę, którą ma Jawor. Możesz, Jawor, rzucić książkę Nexe tutaj. I Nexe, jest tam sporo osób. Ale brakuje tam Nexe jednej bardzo ważnej dla ekipy Bożej osoby. Nie no, jak Mik jest już tu wpisany, przecież widzę. Nie, jak Mik jest super ważny, ale tym razem chodzi o ciebie, Nexe. Tak? Brakuje tam podpisu Nexe333. Nexe, ja zapytam krótko, stary. Co by cię przekonało? No słuchaj, no ty dobrze wiesz, co by mnie przekonało. Poza tematami dolarów. Tak? Mamy pewną rzecz. Macie pewną rzecz, tak? Ach, wy chcecie mi coś dać! Pewną, bardzo rzadko, Nexe. Tak, chcę wręczyć dar. Skoro sam siebie nie możesz się przekonać, żeby do nas dołączyć. Tak. To my musimy... Jako nasz przyjaciel chcesz do nas dołączyć. No, ale to już ja was Znamy się ile my się tam znamy przecież, ile my przeżyliśmy wspólnie. Nieważne, Nexe, przyjacielu, z racji tego... Czemu on wchodzi do... Bo tu jest przyjemnie i ciepło, bo ja w kurtce dzisiaj. A, okej, okay, rozumiem. No. Tak. Ja mam walczyć z osobą, która właśnie się sama podpala? Nexe, stań po mojej stronie, no. Jak nie z nim, to ze mną, proszę cię, widzisz, kogo mamy w drużynie. No dobra, rozumiem. To ja, kocham cię. Zepsułeś talerz. Przepraszam, już naprawiam. Brawo. Dobra, Nexe. Powiem tak, 4000 dolarów nie dam ci, Nexe. Sumienie by mnie gryzło do końca życia, że będąc twoim przyjacielem, musiałem ci płacić, żebyś do nas dołączył. A, no dobra, to elo, znaczy co? Nexe, spójrz na mnie. Tak. Okej, masz jajo żółwia. O kur... faktycznie. Mam jajko żółwia. Masz jajko... Podam sobie 4000 dolarów. Nexe, powiem tak. Masz jajko żółwia. Ja nie chcę 4000 dolarów. A, ile masz jajek tego żółwia? Mam jedno jajko żółwia. Ale zaraz mogę drugie załatwić. Ja mam drugie. No to... Drugie jajko to nie problem. Rozmawiamy tu o dwóch, od razu mówię. Jawor, masz to drugie? Jawor. Tok, mo. Okej, dobra. Okej. Nexe. Tak. Citrox, chodź na chwilę ze ściankę, może coś... Chodź.
przepraszam cię, Nexa, na momencie. Ale zepsułeś. Dwa. Co jest? Daj pieniądze, daj pieniądze. Ale stary, ja już wydałem dzisiaj tysiaka, no już się go nie. Dobra, daj, potem ci oddam. Jawor. Oddaj mi 550. Chodź. 560. Chodź. 560. Hej, Nexa. Hej, Nexa. Hej, witam, 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 witam. Musimy, stary, się przewietrzyć, wiesz jak jest. Jasne, jasne. Po tym ognisku. Tak, tak. Po tym kominku. Nexa, no tak, załóżmy czysto hipotetycznie, że dalibyśmy ci dwa jajka. Tak. Bardzo dla ciebie ważne. Tak, tak, tak. Z których mógłbyś zrobić fajne, bardzo fajne rzeczy. Tak. Czy to by cię przekonało, żeby walczyć po naszej stronie, panie Nexa? Wiesz co, to jest bardzo kusząca propozycja. Aczkolwiek jajko żółwie. Słuchaj, generalnie wiesz, że mam depresję. Zapraszam za mną, panowie. No właśnie, jak mi się wydaje, Nexa, że masz depresję, patrząc po tym, jak ty tak. I ja generalnie, wiecie, mam ogromny dom, ogromną posiadłość, ale byłem tu strasznie samotny. Ale generalnie mojej samotności i mojej depresji już nie, nie możemy pokazywać, nie ma. Już jego, nie ma. No, już nie ma, nie możecie pokazywać, tak, bez kitu. Nic nie pokazujemy, tak. Tak, tak, tak. No, wcale nie. To są moi przyjaciele. I to są moi bezinteresowni przyjaciele. Okej, Nexa, że tak powiem, pozwól, że zapytam twoich przyjaciół, czy chcieliby mieć rodzeństwo. Halo, jak się nazywa ten ziomek? Tazos. Tazos? Tak. Stary, Tazos. Jeśli chciałbyś, żeby Nexa walczył po naszej stronie i dał się, że tak powiem, wpisać do książki za jajka żółwia, to patrz, stary, za mną. O. Podążaj za mną wzrokiem, ty Tazos. Dzbanie, patrz tutaj, Tazos. Tazos. Patrz, widzisz? Oj, czekaj. O, zobacz, Mike patrz na mnie, Nexa. No, widzę, no. Byku, twój przyjaciel Tazos. Tazos, dobrze zapamiętam, Tazos. Tak, Tazos. Chcę, żebyś był po naszej stronie. Mamy kogoś, kto tutaj chyba podsłuchuje nas, bajdę. Gdzie? No stary, na dole. Zapraszam w ogóle dalej. Tak? Na najniższe piętro. Jawor nie tutaj, nie tutaj, Jawor nie tutaj. Miałeś tu nie chodzić. Pogubiłem się. Proszę za mną. Ja to dalej nie tutaj, wywalaj stąd. I wiesz co, Jawor? Wiesz co ci jeszcze powiem? Generalnie. Tak, możecie pewnie, ale zapraszam do magazynu tutaj. Ja wam coś jeszcze pokażę. Widzicie to? To jest mój kolejny przyjaciel. Zobacz, żeby się kolejny przyjaciół. Tak. Stary, zobacz, jak ty lubisz zwierzaki. Kocham zwierzaki. Stary, żółwie kochasz, Nexa? Tak. Jak mało kogo. Byku, myślisz, że... Jak się bawi? Molly. Myślisz, że Molly nie chciałby też mieć trochę rozrywki? To jest kobieta. To jest ona. A. Czy myślisz, że Molly nie chciałaby mieć dodatkowych przyjaciół? Wydaje mi się, że wszystko jest otwarte. Aczkolwiek... Molly, zobacz. Możesz ją nakarmić. Nie mogę. Czemu nie mogę? No bo ja ją nakarmiłem. Sekundę. A, super, okej. Nexa, przyjaciele. Tak. No stary, nie możemy tego ciągnąć w nieskończoność, Nexa. Albo tak. Wóz, albo przewóz. Albo rybki, albo akwarium. Albo... Jawor, co jeszcze? Jawor, nie. Czy my straciliśmy Jawora? Tak, straciliśmy Jawora. O, Jawor poszedł na stracenie. Czekaj, daj mi sekundę, bo on się tu wyloguje, co to znaczy. Gdzie... Dobrze. Jeszcze go tutaj tak napchnę, żeby na pewno trafić te cztery. Panowie, ja niestety uciekam. Jawor, brakuje nam ciebie, dziękuję ci. Jezu, Jawor. Żebyś ty tutaj był z nami. Ja zaraz muszę się, wiesz. Ja wiem, rozumiem, nie. Rozumiem, Jawor, dobrze, bywaj. Ja muszę się wyautować. Żegnajcie, hej. Trzymaj się, Jawor. Hej. Nexa, krótka piłka, stary. Dwa jajka żółwia. Dwa jajka żółwia. Do naszej ekipy Bożej i walczenie po naszej... Jest to kusząca propozycja, aczkolwiek jest to za mało. Jest to za mało. Nie, no nie jest to za mało ani trochę. Tak, jest to za mało. Nie jest to ani trochę za mało. Nexa, wezmę ja to i tak. Nie chcę przekupywać, stary. Tak. Ja ciebie nie chcę przekupywać, ale ja ci tylko coś pokażę, stary. Chodź. Mam coś jeszcze, co mogę cię zainteresować. Chodź za mną, Nexa. Dobrze. Biegnę za tobą. Chodź, Nexa, przyjacielu. Nexa, tak. Długo to trwa. Bardzo długo to trwa. Wystarczyło mi dać 4000 dolarów, by trwało pół Nexa, minuty. Nexa, nie mogę tego zrobić. Wdupiam te dolary, co by the way. Jesteśmy przyjaciółmi. Nie I, mogę... I tak bym je wyrzucił jak coś, albo mu oddał, jakby mi je dał, to chciałem powiedzieć. Zubi. On mnie teraz nie słyszy. Ja mówię to po raz kolejny. Ja bym wziął te 4000 dolarów, ja bym mu jeszcze je oddał i zawalczył. Tak bym zrobił, szat. Nawet nie pozwolił mi tego zrobić. Dobra, tak, idę. Nexa, odwróć się proszę. Dobra. Nexa, odwrócuj się. No już, no. Wyłączę 5. Wyłączone mam. Nexa, spójrz na mnie. Nexa. Tak. Jedyny tego typu artefakt na serwerze. Jedyny tego typu artefakt na serwerze. Jedyny tego Jezu, jak typu artefakt na serwerze. Ty dalej w nim bezbłędnie wyglądasz. Wygrany w evencie, Nexa. Wywalczony. A jakie ma? Mogę zobaczyć, jakie ma enchanty? Niestety nie mogę ci pokazać, Nexa. Tak. Dwa jajka żółwia i
kask i oddaję. Jezu święty, Citrox, kusisz, kusisz. To moja ostateczna propozycja na Xy. Ale się nie dogadamy chyba, w sensie, ja rozumiem. Powiedz, co się dzieje? Dlaczego nie chcesz stanąć po stronie prawdy, przyjacielu? Dlaczego nie chcesz stanąć po stronie prawdy? Citrox, jestem realistą. Nexe, ja wiem, ale... Jestem totalnym realistą. Wezmę to, czat. Nexe, ja wiem. Ja wezmę wiem, to na 100%. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja zdaję sobie sprawę, Nexe, że na 99% przegramy tę wojnę. No to jak jesteś ale stary Nexe. takim Nexe. Dowódcą, który nie wierzy w to zwycięstwo, to dlaczego ja bym mu walczyć w siebie? Nexe, dlatego, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Prawdziwych przyjaciół poznaje no się No tak, w biedzie. Ja właśnie jestem za bardzo Nexe. Biedny. Nie jestem... Nie jestem, ukrywam. Jestem... Nawet nie jestem stary w top 5, no może jestem w top 5, ale nawet jestem w top 3 najbogatszych ludzi na serwerze, a ty mi nie chcesz dać zwykłych 4000 dolarów. Nexe, przyjacielu, powiem tak, na razie nasza sytuacja jest beznadziejna, ale twoje dołączenie do naszej drużyny bardzo by pomogło, nie ukrywam, bardzo by pomogło, stary. I nawet może mielibyśmy szansę, żeby ten konflikt jakoś sensownie rozstrzygnąć. Jasne. Ale do tego jesteś potrzebny, Nexe, ty, rozumiesz? Jestem potrzebny ja. Nie chcesz mi, Nexe, powiedzieć, że pójdziesz do drużyny, która z góry jest już, że tak powiem, wiesz, na lepszej pozycji. No Nexe, ty, taki wojownik stary. O, jak mówi, bo jaki mówca motywacyjny. Taki wojownik stary jak ty. Czy naprawdę Nexe dla ciebie, tak by najprostsze i na oporu to jest wyjście? Czy ty nie wodzisz Nexe, tak. Że tak powiem, kurde, no wiem właśnie, że tak. Te argumenty nie mają sensu, za dobrze cię znamy. Wiem, że to co mówię, totalnie jakby się z tobą zgadza, ale no, muszę próbować Nexe, próbuję tak. Wszystkie możliwe sposoby. Nexe, czy ty naprawdę chcesz iść na łatwiznę? Nexe, ty? No kto jak kto? Ja rozumiem Jawor. Ja rozumiem stary Young Miki, ale Nexe 333, naczelny fighter. Tak, chcę iść na łatwiznę. Dobrze, Nexe. No to w takim razie... Nie, no żartowałem, spokój się. Nic więcej do oferowania nie mam, Nexe. Bardzo jest mi smutno, ale rozumiem. Smutno ci jest? Nie chciałbym, żebyś myślał, żeby... Citrox. Ja generalnie posłuchałem, że ty jeszcze masz generalnie podobno 15 bookshelfów. Nexe. Że tak powiem, dobrze. Nikomu nie chciałem tego pokazywać. Pokażę tobie, Nexe. Nie dlatego, żeby cię przekupić, bo wydaje mi się, że to już się nie uda. Nexe, spójrz do tej skrzynki i spójrz, co jest u góry. O Jezu, a pełno książek, okej, rozumiem. Tak, Nexe, mamy bookshelfy. Jasne. Ale pytanie, co z tego, Nexe? I to wszystko z wczoraj? Nexe, tak, to wszystko z wczoraj. A mnie nie było, kurde. Ciebie nie było, Nexe. Ciebie nie było, Nexe. Dobrze, rozumiem. No i co w związku z tym, powiedz mi? Ja ciebie naprawdę, Nexe, nie chcę przekupywać. Ja myślałem, Nexe, że u ciebie sprawa będzie prosta. No czemu mnie mi... Nie masz seta. Oddawaj ten kask. Proszę. Dziękuję. Nexe. Powiedz mi ostatecznie. Krótka piłka, nie przeciągajmy tego dużo. Walczysz z nami czy nie? A dostanę te bookshelfy i to wszystko inne? No nie, bo to już troszkę za dużo. A, no dobra, telo. No to trzymaj się, hejka. Hejka. No hej. Elko. Elo, witam, żegnam. I teraz tak, patrzcie na to, to jest 1000 dolarów. Za równowartość tych książek. Ja mu je dam i zobaczcie. Tak, słucham? Mimo wszystko, Nexe, chciałbym, żebyś wiedział, że uwielbiam cię. I po jakiej stronie byś nie walczył, ja ciebie, Nexe, nie dotknę. Nawet możesz mnie atakować, możesz mnie klepać. Nie dotknę cię, Nexe, mieczem. Wolałbym, żebym zginąć od twojej ręki, ale nie przesadzę, nie teraz, tak? Jeszcze nie teraz, może bez przesady, czekaj, bo się palę. No ja mam wodę. Dawaj. Ja ciebie nie skrzywdzę. Nie dotknę ciebie, Nexe, na tej wojnie. Możesz mnie zabić, mogę zginąć od twojego miecza. Citrox. Ale będę żył ze świadomością, by nie... Czy ja mogę unieść w moje niesamowite psie rączki rzeczy, które chciałeś mi zaoferować? Nexe... Screena chcę zrobić, wiesz, dla siostry. Ona lubi żółwie. Nexe. Ma jednego, Nexe, takiego... Chcesz zrobić nie ma screena na siostry, tak? Tak. Dobrze, co byś chciał dostać od mnie w ręce, Nexe? Dwa jaja. Nie mam tyle, mam jedno. A to co mówię? Musiałbym kupić za 1000 dolarów, ale tego nie zrobię. A, nie zrobisz tego? Nie zrobię tego. Ale zrobiłbyś to, jakbym doszedł? Czy jakbym doszedł, to bym to zrobił? Nie wiem, stary, no myślałem wcześniej, czy by tego nie zrobić, ale już chyba jednak stwierdziłem, że nie ma sensu. A, okej, czyli tutaj psychologia wsteczna, widzę, super, spoko. Nie, no Nexe, no jakby, no stary, no oferowałem ci bardzo dużo, rozmawiam z tobą od 2 tygodni, no nie chcesz dać się namówić, no to, no już stary, straciłem nadzieję. Straciłeś nadzieję, Citrox? Tak, straciłem nadzieję, Nexe. No to trudno się mówi. No niestety, Nexe, trudno się mówi, przecież. Jezu, Citrox, debilu! Jak mogłeś stracić nadzieję? Wszystko, co robiłem od 2 tygodni, to był jeden pieprzony bait! Doszedłbym tam za darmo nawet! Tak? Tak! To czemu jeszcze... Jezu, gdzie jest Jawor? Czemu on ma tą książkę? Ja pierdzielę, co za dbam! Boże święty, czekaj, Nexe, będzie mam książki, halo! Dobra, nieważne, Nexe, walisz tą... W dupie mam tą książkę! Czy to jest jakaś deklaracja z twojej strony? O co chodzi, powiedz mi? Nie będę się deklarował, Citrox, po prostu jestem zawiedziony, że
ty naprawdę straciłeś nadzieję. Nexe, jakbyś mnie znał od dzisiaj. Od 2 tygodni pierzesz mi mózg, stary. Pierzesz mi mózg 4000. Oferowałem ci już prawie wszystko, stary. Citrox, ty zdajesz sobie sprawę, że gdybyś mi dał te 4000 dolarów, to jedyne, co ja bym zrobił, to ci je później zostawił w skrzynce i powiedział: super, Nexe, jesteś, Citrox. To był żart. Zdaję sobie z tego sprawę, Nexe, ale był pewien mały problem. Nie miałem 4 kadolków, by the... No, miałem jeszcze jakiś czas temu, ale dzisiaj już nie miałem. To wcale nie tak, że nie masz Nitashiego, który ma 20 tysięcy w drużynie. Nitashi, stary, czy myślisz, że Nitashi wypłaci te 20 kadolków? No nie masz... Myślę, że Nitashi by ci pożyczył. Nexe, powiem tak, no nie chciałem cię przekupować, stary, no jest mi głupio płacić mojemu przyjacielowi za to, żeby walczył po mojej stronie, rozumiesz, Nexe? Rozumiem. Najzwyczajniej w świecie głupio płacić przyjaciołom za to, żeby ze mną walczyli. Ja tego nie chciałem, ja się od tego broniłem. Myślałem, że żółwie ci zaoferuje, może się skusisz, bo żółwie nie są mi potrzebne. Kaski od The Teamu byłem gotowy dla ciebie poświęcić, bo też nie jest mi tak bardzo potrzebny, bo wiem, że ty lubisz te kaski. No ale Nexe, nie mogłem ci dać. Nie jest ci potrzebny. Nie wiedziałem, że ty byś mi to oddał. Ja nie mogłem ci tego dać, stary, honor. Czyli teraz wiedziałeś, tak? O Jezus Maria, Nexe. Jezus i Trox, wiesz co, serio... Jesteś super człowiekiem, ale zawiodłem się, naprawdę zawiodłem się, to co teraz usłyszałem, zawiodło mnie. Citrox, wiesz co ja chciałem teraz zrobić jeszcze? Słucham. Ja chciałem od ciebie kupić to wszystko. Wypłaciłem $1000, żeby ci je dać. Tak. I powiedzieć, że dołączam, a teraz, w tym momencie, tak. Ja nie wiem, co ja zrobię. Nexe, przyjacielu, jakby nie musisz mi płacić. Ja bym tylko chciał, Nexe, żebyś w końcu się określił, stary, czy walczysz z nami, czy walczysz przeciwko nam, czy nie walczysz po żadnej ze stron. Ja bym tylko tyle, Nexe, chciał wiedzieć, bo uwierz mi, ta wojna mnie wykańcza. Ty już pewnie zobaczysz, ja, Nexe, widzisz, zaczynam mieć wątpliwości co do swoich przyjaciół. To jest straszne, Nexe. To jest straszne, bo wszystko przez tą wojnę, Nexe. Rozumiesz? Oj, Citrox. To nie przez wojnę. Jeszcze wcześniej wypominałeś mi, że pieniądze zmieniają. Wiesz co, Citrox? Ile ja miałem tych pieniędzy? Co ja tam miałem? Zobacz, ile mi zostało. 2000 jakieś marne. Co to jest, tak? Wiesz co, Citrox? Ja w tym momencie jestem w kropce, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. Nie mam dlatego pojęcia, co ja mam zrobić. Chciałbym ci powiedzieć, ale ja nie wiem. Od dwóch tygodni z was memuję, z jednej i drugiej strony. Zacząłem fanfiki czytać, gadając ze Wronem, żeby nie gadać o nim o tej wojnie. A ty do mnie mówisz, że ja jestem w jakiejś kropce. Sam to powiedziałeś przed chwilą. No teraz tak, teraz jestem, bo zawiodłem się na tobie. Nexe, błagam cię, nie odwracaj kota ogonem. Przyjacielu, to ty od 2 tygodni mówisz mi, że no nie wiem. Pamiętaj, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą i ta osoba, którą wkręcasz, w końcu w to wie. Więc ja, Nexe, miałem wyprany mózg. Ja miałem wyprany przez ciebie mózg, Nexe. Citrox, tak? Jak sugerowanie, że każda osoba, która ogląda mój kanał i moje filmy, ma wyprany mózg. Ja takie rzeczy robię ciągle. Mają wszyscy wyprany mózg łącznie ze mną, stary, bo ja ciebie też... Stary, no wiesz jak jest, no, wiesz jak jest. Przepraszam, że piorę ludziom mózgi. Nie, jakby nie szkodzi, luz. 4 kadolków i jesteśmy kwita. 4 kadolków, jesteśmy kwita. Nie, Nexe, stary, krótka piłka. Co teraz? Powiedz mi, co teraz? Biorąc to wszystko pod uwagę, to co powiedziałem, to czego nie powiedziałem, to co sobie pomyślałeś, to czego nie pomyślałeś, to jak nas bejtowałeś, nie bejtowałeś, Nexe, co robimy? Ja muszę wiedzieć, stary. Nie wiem, Citrox, co robimy. Nie mam do tego pojęcia. Nie wiem. Nexe, nie wiesz co? Nexe, dlaczego ty dalej to robisz? Ja już w tym momencie tego nie robię. Ja się po prostu zawiodłem, Citrox. Nexe, zawiodłem, że byłeś w stanie we mnie zwątpić. To, co ja robiłem przez ostatnie 2 tygodnie, to był po prostu test przyjaźni, Nexe, rozumiesz? Zobacz, ja wytrzymałem 2 tygodnie, Nexe. 2 tygodnie wytrzymałem. Uwierz mi, że mało kto by dał radę tyle wytrzymać. Wytrzymałem 2 tygodnie, Nexe, ale dłużej nie mogę. Bo mnie też serce boli, że mój przyjaciel mi to robi, rozumiesz? A teraz tutaj psychologia przyjaźni, super. No muszę w drugą stronę stać, bo też mi wiesz, przed chwilą była psychologia wsteczna, a teraz psychologia przyjaźni. A może to, jeszcze... To jest psychologia? To nie jest psychologia, to jest autyzm, ADHD plus depresja, Nexe 333 tak zwane. Słuchaj, Citrox. Słucham. Wiesz co? I jeszcze brakuje teraz, żebyś zaczął zagrywać sztuczkami jak Mandzio. Typu, wiesz co, Nexe, ja robię to wszystko bezinteresownie teraz. Ja ci te niedźwiedzie pomagam sprowadzić bezinteresownie, bo mi zależy na tym, bo jesteśmy dobrymi ziomkami. Ja cię, Nexe, bardzo lubię. Coś tam. Nexe, ja ci nie będę gadał pierdół, bo my się znamy nie od dziś, stary. Ja już próbowałem podchodzić do ciebie jak do przyjaciela, próbowałem podchodzić do ciebie jak do kogoś, kogo nie prawie, że nie znam, oferując ci różne rzeczy, chociaż gryzłem sumienie. Nexe, ja już nie wiem, co ja mam zrobić, żebyś ty ostatecznie zadeklarował, że walczysz w naszej stronie.
stronie. 4000, to czy co? 4000 dolarów. No i wracamy do dwóch tygodni. Welcome to. Witamy, witamy. To musimy przyznać konflikt od 2 tygodnie, żeby tutaj z Nexem jeszcze mieć szansę pogadać. Oj, nie wiem, Citrox, nie wiem. Mam zryty mózg przy ciebie w tym momencie. Zawiodłem się, po prostu się zawiodłem. I ja nie wiem, co ja chcę zrobić. Skuteczne te gierki psychologiczne. A to nie jest żadna gierka psychologiczna, bo wiesz co, ja nie będę walczył. Ja już ci to mogę powiedzieć, ja nie będę walczył w tej bitwie z teamem XXL. Wiesz dlaczego nie będę walczył? Dlaczego, bo Jezu, jak słucham Mandzia i tych jego zagrywek psychologicznych, to po prostu mam wewnętrznie takie, ty no dobry w to jest chłop, ale no nie wiem, każdy wie o co chodzi. Dokładnie, ale zobacz, mimo tego, że każdy wie o co chodzi, każdy jest po jego stronie i to jest, i ja walczę stary o prawdę. A wiesz dlaczego, on jest, każdy jest po jego stronie? Dlaczego? Bo nie, Mandzio nie wątpisz przyjaciół. Mandzio nie wątpisz przyjaciół, Nexe. Mandzio nie wątpisz przyjaciół. Nie wiem czy jakiś ma, pewnie nie, ale to był żart. To był żart, by the way. Nexe. Ej, właśnie testuję Feather Falling 7, chcesz zobaczyć? Jak Feather Falling 7? Jestem na... masz Feather Falling 7? No bo dostałem buty Boże, które mają Feather Falling 3 i spodnie Feather Falling 3 dostałem w magazynie i skaczę z Fat Dragona teraz. Czekaj, to lecę. Zapraszam. Dobra, powiedz, ile serdecznie stracisz, by the way. Nie wiem, czy stracę w ogóle, mogę zginąć równie dobrze z 29 levelem i 50 itemami, których nie chcę tracić. A, w ogóle, ciekawostka, Citrox. No? Ty, ja mam tu książkę Ekipy Bożej. Skąd ty masz tę książkę? No bo ja bym jej dał i nikt nie chciał ich z powrotem. Jezus Maria, dobra, Nexe, dawaj, jump i od razu, to rzuć mi książkę i skacz za nią, stary. Nie, ja po prostu skaczę, bo to jest po prostu akt desperacji, że tak się bardzo na tobie zawiodłem. Feather Falling 7 chyba nie działa. Nie, jakby Nexe super ci poszło, bajda. Dziękuję bardzo, doceniam. Wiesz... Nie, jakby jest... Nexe jest super. Bardzo. Nexe! Tak? Chodźku tej temki. Idę właśnie, biegnę. To, poza książką. Witam. Witam. Nexe, zobacz co masz w rzeku. Zostawiłem ci stary książkę specjalnie. Tak. Zrób co uważasz, oddaj mi książkę albo z twoim podpisem, albo bez twojego podpisu. Sorry, mam wodogłowie. Spójrz na mnie, stary. Tak. Jak wyglądam, koza. Spójrz na ten uśmiech, niżej mój, o tak. Super uśmiechnięty jesteś, tak niesamowicie. No właśnie aktualnie jestem smutny, star. Bo nie ma cię w tej książce. Ja też jestem smutny. Citrox, nie podpiszę ci na tej książce. Wiesz dlaczego? Dobrze, dlaczego? Bo dla mnie słowa i podpisy nie mają żadnego znaczenia. Znaczenie mają tylko czyny. Dobrze, Nexe. Rozumiem. To wszystko, Nexe? Wszystko, Citrox. Dobrze, Nexe. Dziękuję ci za rozmowę. Pamiętaj, Nexe, mój miecz ciebie nie dotknie w trakcie tej wojny. Co ty zrobisz, to już jest twoja decyzja, Nexe. Jesteś cudowny, nie zmienia się. Masz kurczaka na drogę. Dziękuję, Citrox. No i tyle. A jakbyś czegoś potrzebował, zapraszam, dogadamy się. A propos książek, nie ma problemu. Dobrze, Citrox, bywaj. Jesteś totalnie bywaj, super. Ty też, kocham cię. Papa, życzę ci powodzenia na wojnie. Dzięki, Nexe. Szkoda, żebyś ciebie. Ale... No tak się czasami zdarza. Dobra, bywaj. Bywaj. Dobra, moi drodzy, a więc co z tego wyjdzie? Nie wiem, zobaczymy w środę. Ale napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie. Napiszcie w komentarzu, co byście zrobili na moim miejscu. I jeżeli nie zapomnę, w tym momencie macie ankietę w prawym górnym rogu. Do kogo według was powinienem dojść? A póki co, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. I wiecie co? Ja sobie jaja żółwia kupię sam. Bywajcie.